Na dzisiejszy odcinek mam przygotowane ponad 8000 gemów, więc zobaczymy, co dzisiaj dostanę w openingu, ale żeby nie było, że tylko będzie opening, oj, z jakiegoś powodu uderzyłem w mikrofon, no to zagramy sobie jedną rundkę, bo powiem wam, że od kiedy dostałem w ostatnim odcinku właśnie legendarnego cyborga i tutaj jeszcze dostałem kolejną postać za 1250 mityczną, eventową, no to gra jest bardzo, bardzo prosta. W tym sensie jedyną rzeczą, którą na razie robię, to jest tak, stawianie jednostki i ulepszenie jej. Nic więcej nie muszę kompletnie robić, żeby przejść te 15 fali. Jak widzicie, jestem chyba teraz Namek z Dragon Balla. Tak to wygląda. Troszeczkę tam misji skipnąłem już, znaczy skipnąłem, po prostu porobiłem sobie trochę misji i żeby było trochę łatwiej i trochę ciekawiej, no to postawiłem po prostu sobie dwie jednostki, bo normalnie ja potrzebuję tylko i wyłącznie jej, żeby ona tutaj ładnie sobie porodziła i chyba mogę ją ulepszyć albo na 10, albo na 11 poziom. Oczywiście linka do gry macie w opisie, jeżeli chcielibyście sobie sprawdzić i polecam wpisać sobie kody, bo jest tych kodów naprawdę dużo. Jeżeli nie zapomnę, to podrzucę wam w opisie. Ja właśnie przed chwilą te kody sobie użyłem, przez co moja liczba gemów się jeszcze zwiększyła, przez co zrobimy sobie największy opening i będziemy polowali na najlepsze postacie. W sumie tak naprawdę nie wiem, na co polujemy, bo nie mam pojęcia, co tam dokładnie będzie. Nie chciałbym, żeby był dokładnie ten sam jakby banner z tymi postaciami, które już mam. Chciałbym polować na coś lepszego, coś mitycznego. O, tu mamy jakiś statek, to jest chyba statek Frizy, tak to troszeczkę tutaj wygląda. No ale jak widzicie, to mimo tego, że wiecie, to już jest troszeczkę bardziej zaawansowana rzecz, to nadal się nic tutaj nie przebija i chciałem dobić do 20 poziomu, żeby po prostu już odblokować rajdy, ponieważ te rajdy podobno są całkiem spoko i fajnie wyglądają, tylko no zanim to zrobię, no to wiecie, trzeba będzie troszeczkę pograindować, bo jednak ten poziom leci coraz wolniej. No i mamy już 13 falę, także za chwilę mapka nam się skończy, a jedyne co robię tak naprawdę, to przeglądam sobie internet i co jakiś czas, wiecie, patrzę tutaj i mówię, o dobra, mogę wydać kaskę, żeby coś ulepszyć. Naprawdę te postacie to jest nieba ziemia, porównując do tego, co ja na przykład miałem w pierwszym odcinku, jak się męczyłem, że co chwilę musiałem, wiecie, sprzedawać te jednostki, patrzeć, jak to wygląda, a teraz co się dzieje? Ty, może, o, mogę wyjść poza mapę? A mogę wejść na wodę? Nie, dobra, nie będę tego robił, bo okaże się, że nagle ta runda jest o wiele trudniejsza i będę już miał jakieś tutaj problemy. Na razie mamy 7 poziom naszej księżniczki, tylko ja nie pamiętam, z czego ona była. Czy w ogóle ja to oglądałem, czy nie, bo bardzo możliwe, że nie, że tak nie było. Tutaj mamy tego gościa, Electric Beam, a, bo dostaniemy po prostu taki kolejny atak i wydaje mi się, że teraz powinien pojawić się boss. Właśnie, postawimy sobie Jimbę jeszcze w tym miejscu. Niech sobie zdobywa expa. Chociaż wydaje mi się, że to wszystkie jednostki, które są po prostu, które mam w talii. Halo, jest 14 na 15. Gdzie jest boss? Dobra, już myślałem, że coś się tutaj popsuło. Że wszystkie jednostki, które mam w talii, to tak jak tak naprawdę mogę ich używać. Ale może jest tak, że te, które postawiłem, tylko dostałem expa. Chociaż nie, on ma 10 poziom, 13, 18, 25. I chyba mam dość dużo jedzenia. Mogę sobie to zobaczyć. Tiles. O, no, dobra, jestem nikim. Niestety jestem nikim, dlatego możecie dlatego mnie zostawić po prostu łapkę w górę, jeżeli lubicie, jeżeli gracie w tą grę, bo naprawdę jest bardzo przyjemna i dużo osób... O, co to jest? Ej, no nie zobaczyłem, jaki boss był, a chciałem bardzo zobaczyć, co to był za bossik. I mamy, pierwszy raz udało mi się to pokonać i mamy Alien Fruit, co pewnie zwiększy mi jeszcze bardziej expa, ale nie będę dawał tego teraz expa z prostego powodu, a dołącza mnie tutaj, spoko, z prostego powodu, bo możliwe, że dostaniemy po prostu coś fajnego, jakąś fajną jednostkę. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o samony. Rank rerolls, crafting? Czekaj, mogę ewoluować? Ja tego nawet nie widziałem. Kliknij, aby ewoluować jednostkę. Ciebie. Confirm. O kurde, Celestial Sword. A skąd ja to mogę mieć? Warrior Queen. I ona jest shiny? Dobra, skąd ja mogę to pozyskać? Wydaje mi się, że to będzie... A, craft item. Celestial Sword. I żeby to zrobić, to muszę mieć te gwiazdki. A te gwiazdki możemy zdobywać. Na przykład, czekajcie, rzucimy sobie okiem, co tutaj jest. Limited banner. A, no to jest ten banner, ale on za minutę się kończy. Idealnie. I te itemy, sekunda, bo musimy sobie na szybkości to zobaczyć, można zdobywać z tych challenge'y. Ja już niektóre challenge'e sobie coś tam próbowałem wykonać. A nie, tutaj mamy te gemy. Tutaj też gemy, a gdzie są gwiazdeczki? A jest, gwiazdka. I to są nagrody, które możemy dostać, ale wcale to nie znaczy, że je dostaniemy. Jeszcze są tutaj te rajdy, no ale żeby skoczyć do rajdu, no to potrzebujemy 20 poziomu, więc na kolejny odcinek, nieważne co by się stało, będę miał po prostu ten 20 poziom, a teraz idziemy na to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli opening! Dobra, zerowanko i mamy 24 sekundy. W sumie mógłbym tutaj coś zobaczyć. Ant Kinga, Admiral of Lava oczywiście z One Piece'a, Soul Force Reaper,
Wydaje mi się, że One Punch Man. Nie wiem. Jeżeli nie wiem, z czego jest postać, to po prostu zakładam, że to jest One Punch Man. I 9 sekund. No poczekamy, czym będzie się po prostu różnił ten baner, bo w sumie, czy będzie ten drugi taki, który tam był, tylko nie pamiętam, jak on się nazywał. Była tam jakaś postać. Uwaga, 000 i mamy Donut Warrior. No to jest z One Piece'a pewnie. Dobra, także kupujemy sobie po jednym. Na spoko... O! Ej, myślałem już, że dostałem coś dobrego. Albo wiecie co, 10 kupujemy, nie ma co. I czy będzie? Nie ma złotej obramówki, więc to chyba oznacza, że po prostu click anywhere to continue, że nie dostałem niczego lepszego. Weźmiemy sobie kolejne. I... O, teraz będziemy mieli epicką postać. No my polujemy wiadomo na co, nie? Na tylko tą jedną legendarną i później będziemy chcieli legendary pity. Nie. Później zmienimy sobie tutaj na standard. Elf Wizard. O, Cursed Fighter. Cursed Fighter to jest Jujutsu Kaisen? To jest chyba on, nie? Nie, to nie jest. To jest Jujutsu, czy nie? Mamy nawet tego z One Piece'a. O, jak on się nazywał? Buggy? Tak, Buggy. Ejku, powiem wam, że muszę sobie przygotować po prostu, jak się nazywają te postacie, bo widzisz Curse Fighter i od razu zapominasz, jak się naprawdę ta postać nazywała. Dobra, także tutaj jeszcze sobie coś pokupujemy, znowu epicka postać. Przynajmniej minimum dostaniemy ją. I... Okej, okay, no Ocean Guardian. Dobra, no na pewno wezmę ten paseczek zapełnię. To jest... Legenda! Jest! Dobra, ale czekaj, nie, ja nie chciałem legendy. Ja nie chciałem legendy. Znaczy, bo ich legendę już mam. No fajnie, że mamy tego cyborga. A, i co, już mi się to zapełniło? Okej, okay. Dobra, to jeszcze raz. Nie, o! Okej, okay. Znowu legenda? Czyżbym znowu zbugował gierkę? To by było fajne. I legendarny cyborg. I po raz kolejny... No nie, niestety szczęścia nie mam. Jak widzicie, nawet Robuxów nie doładowuję, żeby tam kupić różne rzeczy. No fajnie by było zebrać tą mityczną postać, ale wróćmy sobie na chwilę tutaj. A, nie mam miejsca na jednostki? Czekaj. Ja myślałem, że mam miejsce. Units, equip best. A, no i to są, tak to wygląda aktualnie. No to trzeba by było je posprzedawać. I nie wiem, czy to się przyda, czy nie, ale zostawiam jednostki, które mają jakiegoś takiego dodatkowego perka. Na przykład ten ma Brawler 3, ten ma Prodigy 1. Nie wiem, czy to będzie użyteczne, czy nie, ale wezmę po prostu sobie to, zostawię. I gildie, create guild. No właśnie, 25 tysięcy golda będę potrzebował. O, to jeszcze. Mam 10 tysięcy, jak widzicie. Także lecimy dalej z openingiem, teraz standard. No i polujemy tak naprawdę na... W sumie na jakiekolwiek jednostki tutaj z tych, no bo ja z tych jednostek nic nie dostałem. Okej, okay, na pewno coś epickiego będzie. Okej, okay, Ichigo. O, mamy Pink Shinobi. Ona Sakura się nazywała z Naruto? Tak, to była chyba Sakura. Mamy Itachiego. Tak, Itachi? Czy to był... Nie, Sasuke. Tak, to jest Sasuke. Chyba. Któryś z nich, na pewno. Epickie. O, na, trzech epickich dostałem. Dobra, na pewno wydropimy sobie jedną legendę. Uuu, teraz będzie legenda. Dobra. Dobra, przeklikajmy to. Mamy Bugiego. Tego właśnie mi było potrzeba. I legendą jest Cursed Fighter. Dobra, piękna legenda. Nice. Nie wiem, czy będę mógł jej... Znaczy, czy jest sens po prostu, żebym go używał. Tutaj dostaję jakieś przedmioty, ale na razie tego powiem wam tak. Nie używam kompletnie. I tak, ty masz 22 obrażeń, ty masz 27. Okej, okay, no to jesteś troszeczkę lepszy z tego, co widzę. Ground. Tu mamy oczywiście Goku, którego trzeba będzie wytrenować. I chcę food zobaczyć. Okej, okay, 200 expa, 150 expa, 100 expa. No wydaje mi się, że można by było później troszeczkę zmienić tą moją drużynę i wywalić te dwie epickie jednostki, żebym miał same legendarne, nie? To też by było całkiem całkiem git, bo teraz ja mam, aha, no ja mam Ocean Guardiana i Spirit Hybrida, ale oni są, ty, on ma FF. No nie, tego muszę w pierwszej kolejności wyrzucić, bo tego nie potrzebuję, ale dobra. Lecimy jeszcze standard i, aha, no bo ja miałem gwarantowaną legendę. Ty, ja się podjarałem i mówię, o, dostałem legendę, super. Nie, polujemy oczywiście na mityczną postać, zobaczymy, czy się uda. Okej, okay. Ty, dużo tego dostałem, bardzo dużo. Aż dziwne to było, że aż tak dużo. Chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że powinienem raczej skupiać się na tych postaciach, które będą przez jakiś czas, czyli właśnie tych eventowych. Okej, okay. I tutaj dostałem. Także wrócimy sobie tutaj, no tego Donut Warriora, nie? Fajnie by było zyskać. No i wygląda na to, że teraz go nie dostanę. W ogóle jest jakieś mało osób na tym serwerze, zobacz na to. Jest parę osób. Nie wiem, co to za serwer. No jakiś mnie dziwne rzuciło. I Magic Arrow. Dobra, dużo tych Magic Arrowów mamy. No, fajnie by było przygrindować sobie do momentu... O, jakaś legenda będzie. Przygrindować sobie do momentu, aż nie będę miał tego paska zapełnionego na Mythica, żeby na 100% go otrzymać. No tutaj mamy to. 81 na 400. Kurde, to bym musiał znaleźć jakiś sposób. Oho, kolejna legenda.
Dobra, zaraz zobaczymy. Chyba zmienili to, że teraz te legendy rzeczywiście są na samym końcu. Albo były od samego początku i kolejny cyborg. Ach, dobra. O, nie mam miejsca na kolejne jednostki. Quest units trzeba znowu będzie posprzedawać. I tak, bierzemy sell mode, sprawdzamy. Nie masz. Czekaj, czy ty masz jakiś perk? O, Ichigo w ogóle nie ma żadnego perka. Także stary, ciebie nie potrzebujemy. Sakurę też sobie sprzedamy. Tutaj może jakiś perk? Nie, niestety nie. No i ten Magic Warrior, który jest limitowany, powinienem sobie na pewno jakoś jednego zostawić, albo nawet troszeczkę więcej, no bo ta jednostka, wiecie, ona może być później coś warta na przykład. Też tak może być. Heal. A dobra, bo ty masz już tego perka, także ciebie zostawiamy. Mamy Bugiego. Bugiego też sobie, Brawler ma dwójkę, ten nie ma nic, a wy też nie mieliście. I tutaj mają te perki, które sobie zachowaliśmy. Epickich na razie Ty. Czekaj, Almighty 1. Ej, czekaj. Czy to jest jakiś mega rzadki perk, Brawler? On, zobacz, tęczowego perka ma. Nie wiem, o co chodzi, czy to jest jakieś OP, czy nie, ale sprzedajemy sobie oczywiście te jednostki. Cyk. No i potrzebuję jeszcze 10 tysięcy złota, dlatego lecimy na ten limitowany banner i próbujemy wydropić... tego Donut Kinga, okej? Okay? Może teraz się uda. Nie wiem, czy jak wypada mityczna jednostka, to wtedy mamy cały czas legendarny kolor. On, kurde. Nie wiem, dobra, jeszcze troszeczkę tego zostało. Teraz najlepsza będzie piska, także możemy sobie to szybko przeklikać. Pyk i... O, Ocean... Ty! Czekaj, dostałem... Sekunda. To był jakiś inny Ocean Guardian. Shiny! O kurde, dobra, ich dużo istnieje. Bardzo nawet dużo. 12, 11 obrażeń. Ty, mój pierwszy Shiny poleciał! Nie jest może to, wiecie, coś niesamowitego, ale, no bo jednak moja drużyna, chociaż nie, czekajcie. Jeżeli bym dał sobie tego Shiny, chociaż, jejku, jakie on ma tragiczne statystyki, stary, no masz FF. Będę musiał zrerolować te statystyki, chociaż czy to się opłaca, jeżeli sobie tutaj klikniemy, pyk. I użyję jednej tej kostki. Najwyżej mnie wyzywacie w komentarzu i powiecie, że to jest mega głupie. I uwaga, pyk. DCE. Dobra, jest już poprawa. Jakaś minimalna, ale jest... Bo będę chciał tego Shiny po prostu sobie poużywać. No dobrze by było, wiecie, Shiny tego Mityka trafić, ale raczej to nie będzie możliwe. I no właśnie, z tego co widzę, tutaj nic nie ma, Magic Arrow. Jeszcze sobie oczywiście otworzymy do końca wszystko. Wyzerujemy się po prostu z tych wszystkich diamencików. Szkoda, że nie mogę otwierać, wiecie. O, no 5. Nie. Shiny Hunter, co to jest? Co to w ogóle daje? A pewnie mi zwiększa szansę na uzyskanie Shiny. No ale to nie wiadomo o ile, bo jeżeli to jest na przykład o 5%, to moim zdaniem nie ma sensu. I epicka kolejna karta, Ocean Guardian, dobra. Także jeżeli chodzi o moje jednostki, to weźmiemy sobie tak, Equip Best. O, i to są ty. Wziął te jednostki, które według mnie są rzeczywiście moje najlepsze. Teraz weźmiemy sobie i items, food i weźmiemy use. O, dodajmy sobie Curse Warriora, który ma, no nawet spoko statystyki, niech będzie, confirm i at all i dostanie, ojejku, 27 poziom będzie miał, a nie, to ja nie chcę aż tak dużo, nie, tak 15 żebyś miał i będzie całkiem spoko, także nakarmmy go, no fajny 15 poziom, nie, ma 24 i jeszcze chciałem sobie zrobić ciebie, pięknie, potwierdźmy i dodajmy całe jedzenie, będzie miał, ten będzie miał 15 poziom, więc tak prezentuje się aktualnie moja drużyna, dajcie znać, czy jest spoko, czy jednak jest do kitu, no wyzerowałem się z diamentów, więc na razie i tak nic nie będę mógł zrobić i co, będę grindował, w kolejnym odcinku wbijamy 20 level i mam nadzieję, że teraz zrobimy jakiś fajny opening.